No słuchaj Sławek, ty jesteś wychowankiem ośrodka opieki społecznej. Chciałbym, żebyś mi trochę tutaj tak opowiedział, bo zacząłeś dzisiaj ten temat. Jak tam w ogóle jest? Jeżeli teraz możesz, to powiedz to. Jesteśmy w tym ośrodku. No, dają bardzo mało jedzenia. Nie ma dokładek. Zabraniają dokładek, bo myślę, że są u nas same grubasy, że są osoby grube. Dlatego chciałbym, żeby omijać takie ośrodki. Żeby po prostu ominąć ten ośrodek, żeby ludzie, którzy chcą trafić do domów opieki, to najlepiej, żeby trafiali gdzieś do Wrocławia. Gdzieś tam, gdzie będzie im lepiej, bo tam, gdzie ja jestem, w tym ośrodku, to za dobrze by nie mieli. No ale wy ogólnie głodujecie, tak? Tak. Są osoby głodne. Kolacje są o 5:30 i od godziny 5:30 do godziny 7:00, 8:00 już są ludzie głodni. Potrzebują jeść, a nie ma co. A jak to jest z tymi grubasami? Tam wam rozdzielają wam jedzenie, tak? Tak. Rozdzielają. Rozdzielają. No ale ty coś mówiłeś, że grubi dostają mniej, tak? To pan kierownik tak zatwierdził? Tak. No, kierownik. A mógłbyś o tym coś opowiedzieć? No, powiedział, że osoby, które są przytuławe, czyli grube, mają dostawać mniej jedzenia, mają jeść co najmniej po 2-3 kromki chleba. I coraz mniej ziemniaków dają dla tych osób, którzy są przytuławi. Aha, czyli jedzenie nie jest dla każdego porówno rozdzielane, Nie, tak? nie, 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 A powiedz mi, jak tam się z tym czujesz? O której macie śniadania? Śniadanie mamy o godzinie 8:00. No i od godziny 8:00 do obiadu jesteśmy głodni. No i potem jest obiad, no na obiad dostaniesz o tyle ziemniaków, troszkę sylweczki, kawałek mięsa i to wszystko i troszkę zupki i najedz się tym. Każą nam, na przykład jak zjemy drugie danie, to każą nam zupą dojadać. A zupą się nie najesz, bo to co to jest zupa? Aha, to czyli mówisz, że chodzicie tam głodni, tak? Tak. To nie jest dobry ośrodek. To jest taki ośrodek, że to nie da się w nim żyć. Nie da się. No ale pieniądze jak w jaki sposób dostajecie pieniądze, albo jak są rozdzielane? Pieniądze są rozdzielane u kierownika. On wydziela i każdemu daje. No, ja na przykład dostaję tylko na paczkę papierosów i nic więcej. I musisz tam cały miesiąc siedzieć, tak? Tak. No ale jakbyś chciał sobie na przykład jakieś zakupy gdzieś zrobić, coś kupić, zrobić, no. No to muszę czekać na większe pieniądze, aż przyjdą. Jak nie było tego ośrodka Caritas, tylko był normalny ośrodek, to nic się nie działo. Dopiero zaczęło się dziać, jak Caritas przejął cały dochód domu opieki. I do tego kierownika nic nie dociera. Do niego możesz mówić i to nic nie daje. No ale coś mówiłeś, że raz dostałeś więcej, coś tam 100 zł chyba, tak? Jeżeli jadę do domu, to tak. Aha, a tak nie dostajesz nic Tak, więcej. to nie. A Nie, nie. ile masz w ogóle całej renty? Bo to jest socjalna renta, tak? Tak, ja mam 753 zł. A z tego dostajesz do ręki? Po 20-30 zł. I to jest wszystko, tak? I to jest wszystko. A co mówiłeś, coś opowiadałeś mi coś o jakiejś liście, że kierownik jakąś listę zrobił. O jaką listę tam chodziło? Zrobił listę osób, które mają dostawać dokładki, a które nie. Chodziło o osoby grubsze, które mają się odchudzać. Aha, czyli one dostają mniej jak gdyby jedzenia, tak? Tak. A Ale nie powinno tak być. Każdy powinien mieć tyle, na ile potrzebuje zjeść. A opowiadałeś też coś z tym sądem, a z tym sądem to co to było? No, zamierzam podać gościa do sądu, wysłać pismo, żeby go ukarać w jakiś sposób. Ale Żeby po prostu zgłoszę najpierw do dyrektora,
Potem zgłoszę to opinię do sądu, żeby w jakiś sposób go ukarali. Albo żeby go zwolnili z roboty, żeby nie pracował, albo żeby po prostu w jakiś sposób go ukarać. Dlatego oczekuję i mówię do wszystkich ludzi, żeby lepiej nie wstępować do tego domu opieki. Bo to jest, to nie jest dla was, drodzy rodacy. Jeżeli chcecie, to oczekujcie domów opieki, ale co najmniej Wrocław, tam gdzie będzie wam dobrze, bo w tym domu opieki na pewno wam dobrze nie będzie. Będziecie mieli mniej jedzenia, tyle co ja. Nie będziecie mieli dokładek, niczego. Będą wam zabraniać. Będą odciągać wam pieniądze, ale i tak będziecie mieli mniej jedzenia. To czekaj, o której dostajecie ostatni posiłek, tą kolację? W 17:30. I potem już nic, nie ma żadnych posiłków? Nie ma nic. No a jakbyś chciał sobie jakąś kawę zrobić, czy herbatę? No to muszę mieć swój czajnik i swoją kawę. A tam nie można pójść sobie na kuchni i zrobić, nie macie dostępu do... Coś ty, nic. Nic w ogóle? Nic. Czyli potem już jest głodówka. Tak, tak. A organizują wam jakieś wycieczki, wyjazdy? Co robicie tak na co dzień? No są wyjazdy, ale to są wyjazdy takie, że nam też pieniądze biorą, nie? Że biorą nasze i tam jakaś firma nam to jeszcze tam dokłada, nie? A zakładają tam wam jakieś konta oszczędnościowe, żeby odkładać jakieś pieniądze dla was? No ja mam odkładane, ale co z tego, że mam odkładane, jak i tak na leki to wydaj. Aha, to wszystko idzie na leki, tak? Bo część z tych pieniędzy, których ty dostajesz, to zabiera ośrodek na utrzymanie, chyba to jest ośrodka, tak? Tak, tak. No i teraz jak jestem w domu, no to płacę za miejsce, nie? Bo jestem w tym domu opieki i tam za miejsce płacę, nie? Za pobyt. Sławek, powiedz mi, a jak długo tam jesteś? 9 lat. 9 lat. I kiedyś było lepiej jak teraz? Jakbyś sobie porównał? Lepiej było kiedyś, lepiej. To znaczy z czym? Co, dawali więcej jedzenia? Czy... Więcej było. Było więcej. Ile chciałeś, tyle jadłeś. A teraz już tak nie da rady, tak? Nie. Czyli narzekasz na to, że głodujecie tam ogólnie? Tak. No i jak chodzisz po ludziach i jesz obiady, czy jak... No chodzę po ludziach, do ludzi chodzę. Aha, i do znajomych, czy prosisz jakichś obcych osób? Nie, do znajomych. Do znajomych. I oni cię tam dokarmiają, tak? Tak. To mówisz, że bardzo źle się z tym wszystkim czujesz, tak? Bardzo źle, dlatego mówię do wszystkich rodaków, do wszystkich Polaków z zagranicy i z całej Polski. Melduję, że nie lepiej byłoby wam trafić do innych ośrodków niż do tego Caritasu. Wszędzie będziecie mieli dobrze, ale w Caritasie na pewno będziecie mieli źle. Bo to nie ma sensu, żebyście, drodzy rodacy, tam trafiali, bo to nie jest miejsce dla was. A ile tam osób was jest? 32. I to wszyscy tak narzekają na stawki głodowe? Wszyscy narzekają. Wszyscy. No a macie możliwość jakoś dorobienia sobie gdzieś do jakichś prac, wykonania jakichś prac, na przykład za które macie zapłacone, czy coś w tym stylu? No ja mam, ale to trzeba mieć znać osoby. Żeby pójść do jakiejkolwiek roboty, to trzeba znać osoby, trzeba wiedzieć, do kogo się zgłosić. No ale czasami uda ci się coś zarobić. Czasami, ale rzadko. Rzadko. I to co byś chciał jeszcze na koniec powiedzieć? Drodzy rodacy, chciałbym was powiadomić, żebyście wiedzieli, nie trafiajcie do tego ośrodka, bo na pewno będziecie mieli źle. Nie będzie wam dobrze.